Jestem w Rudzie Śląskiej na ulicy Górnośląskiej. Pokażę Wam teraz cały objazd do ulicy Tunkla. Dojeżdżam do skrzyżowania z ulicą Gwarecką. Na skrzyżowaniu tym obecnie zmieniona jest organizacja ruchu. Pierwszeństwo ma tutaj ciąg od Górnośląskiej właśnie do Gwareckiej. Oczywiście po skręcie ustępuje pieszym. I z tego właśnie względu zmiany pierwszeństwa przejazdu ten pojazd sprzeciwka jadący ulicą Górnośląską ustępował mi pierwszeństwa przejazdu. Ulicą Gwarecką zbliżam się do skrzyżowania z ulicą Korfantego. Tutaj będziemy jechać w prawo. Oczywiście autobus nie sygnalizował zamiaru wyjazdu z zatoczki, wobec czego nie ustępowałem pierwszeństwa. Skrzyżowanie tylko ze znakiem ustąp. Upewniam się o możliwości jazdy. Pieszych przed przejściem nie było, wobec czego także nie ustępowałem pierwszeństwa pieszym, czyli teraz ulicą Korfantego jedziemy w kierunku ulicy Tunkla. I dojeżdżam właśnie ulicą Korfantego do skrzyżowania z ulicą Tunkla. Tutaj znowu będziemy jechać w prawo. Znowu skrzyżowanie tylko ze znakiem ustąp, czyli nie mam tutaj obowiązku zatrzymania. Upewniam się, że nic nie jedzie. Jeśli jest taka potrzeba, oczywiście zatrzymuję się celem ustąpienia pierwszeństwa. Pojazd tutaj z mojej lewej strony skręcił w prawo. I jedziemy znowu tutaj prosto. Jesteśmy już na ulicy Tunkla.